dawały człowiekowi sens istnienia. Taki dróg, które by mu mówiły, że ma dla kogo żyć, ma dla kogo umierać. Po co mi drogi, jeśli one do Boga nie prowadzą? Do świątyni, powiedziała ta kobieta. I to jest racja. Największy sens życia to iść do Boga, iść do wieczności, by Boga zobaczyć. Duchowość dróg jest pełna głębi, ale tak prawdę powiedziawszy, najgłębsza duchowość związana ze świętym Jakubem głosi, że Jakub sam jest drogą. Święty Jakub jest drogą. Jego życie jest drogą. Czym? Właśnie tym, najbardziej tym, że poszedł za Jezusem. Chodził za Nim. Chodził tymi drogami, którymi chodził Jezus. I również tym, że On widział krew Boga za nas prelaną. On widział krew. Widzieć krew Boga wcielonego, to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa, który jest ukrzyżowany i zmartwychwstały. To jest największa prawda naszej wiary. Jeszcze chrześcijaninem, bo się wierzy, że Bóg posłał swojego jedynego Syna, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, żeby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. To zdanie, które wypowiedział Pan Jezus do Nikodema, ono jest tak wielkie, że teologowie, również protestanci, skłonni są przyjmować, że choćby cała Biblia spłonęła, to one chrześcijanowi wystarczą, by był szczęśliwy. To, że Bóg, Ojciec, dał nam swojego Syna, dał nam Ducha Świętego, a więc Jezus ukrzyżowany, zmartwychwstały, jest tym, co jest największe i najważniejsze w naszym życiu. My w to wierzymy. My to przyjmujemy. My w to widzimy. Tak jak święty Jakub. Widzimy. Widzimy krew Boga człowieka za nas przelaną. To trzeba widzieć. Juliusz Słowacki napisze w jednym ze swoich wierszy: jam widział krew. Krew Boga człowieka. Obyśmy wszyscy tak mogli powiedzieć: jam widział krew. Jam przyjął, że Bóg za mnie cierpiał i dla mnie zmartwychwstał. Wierzyć. Przyjąć tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jakie to wielkie! Jakie to ważne! Chorujący już bardzo, będący przytułku, wielki nowy, napisał do Trębackiej takie słowa: w tym wszystkim, to znaczy w tym cierpieniu, w tym opuszczeniu, jakie przeżywał, w tym wszystkim jedno i jedno jedyne jest dla mnie, co mnie uszczęśliwia. Ja wierzę. Rzeczywiście wierzę. Widzieć krew Jezusa Chrystusa za nas przelaną i dla nas przelaną, widzieć w perspektywie zmartwychwstania. Cieszmy się, że mamy wiarę. Dziękujmy Bogu, że mamy wiarę. Dziękujmy naszym rodzicom, że nas ochrzcili.
naszym księżom, że nas wychowali. Jacy kochani ci rodzice, żeśmy otrzymali chrzest, czyli wiarę. Cieszmy się wiarą. Jest źle, gdy chrześcijanin nie umie się cieszyć swoją wiarą. Ale oczywiście cieszyć się wiarą to znaczy przyjmować ją konsekwentnie. I tu mamy świętego Jakuba znowu. On dał krew za Jezusa jako pierwszy, dał ją z radością. On poszedł na męczeństwo za Jezusa, za Kościół, za Jerozolimę, której służy. Ważne jest to, żebyśmy żyli chrześcijaństwem mocnym, autentycznym. Pisze jeden z znanych autorów, Barry Browning. Ziemia jest pełna nieba, a każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy to widzą, zdejmują sandały. Reszta siada i zbiera jagody. Ziemia, świat, przecież to dar boski. Bóg jest. To by nie istniało, gdyby nie Bóg. To trzeba widzieć, ale nie wystarczy to widzieć. Trzeba jak Mojżesz zdjąć sandały, uklęknąć i cieszyć się Bogiem, a nie rzucać się w ten świat, żeby zbierać jagody. My, chrześcijanie, powinniśmy żyć Chrystusem na co dzień. Powinniśmy tego Chrystusa naprawdę mocno, mocno widzieć i mieć go w sercu swoim. Żyć chrześcijaństwem autentycznym, prawdziwym, rzeczywistym. Zwróćmy uwagę na to, że obecny Ojciec Święty, nie mówiąc o naszym umiłowanym błogosławionym Janie Pawle II, ale obecny Ojciec Święty bardzo się tego domaga. Można powiedzieć, że taka puenta jego kazań, który wygłasza tam z kaplicy Świętej Marki na Watykanie, jest taka: a przecież obudźmy się, chrześcijanie, żyjmy Bogiem. Bo Kościół to jest matka cierpiąca dla dzieci, a nie niańka, która usypia. Nie pozwólmy się usypiać, żyjąc teraz na tym świecie, usypiać jakimiś środkami odurzającymi pseudokultury, tego, co niby daje świat. Bo to wszystko usypia nieraz, może ku śmierci. Żyjmy mocą naszego chrześcijaństwa. Starajmy się jak najbardziej żyć w Chrystusie. I tu znowuż duchowość jakubiańska. Program dla nas. W Ewangelii dzisiejszej jest mowa, że matka, która ma wielkie zasługi dla Jezusa, ona była przecież pod krzyżem i przy grobie zmartwychwstania i bardzo wspierała apostołów materialnie, chodziła dla Jezusa, ale tak trochę po świecku myślała o szczęściu synów, dlatego prosiła, żeby Jan i Jakub po prawej i po lewej ręce Królestwie Niebieskim siedzieli przy Jezusie. I wtedy Jezus wiedział, że ta prośba pochodzi nie tylko od matki, ale od jej synów, że oni bardzo też chcą.